Jest z nami Maciej Korzym, bohater dzisiejszego spotkania. Wywalczony rzut karny, później bramka na 2-0. Słyszałem, że kibice czekają pod stadionem i mają cię wynieść na rękach. Chodzi, nie jestem ja bohaterem, udało mi się po prostu zrobić tego karnego, strzelić bramkę. A tak to co, no mogę powiedzieć, że myślę, że cała drużyna stanęła na wysokim poziomie. Zdaliśmy ten egzamin, który mieliśmy założony w szatni. Wyjść wysoko, przydłamsić Stal, bo też takiej gry nie lubią. Wydaje mi się, że udało nam się to i, no i 3 punkty są w domu, które są bardzo ważne dla nas, bo każdy kibic wiedział, w jakim jesteśmy miejscu. No ale nie mamy co siadać na laurach, jedziemy teraz na Suwałki po 3 punkty, bo musimy sobie zapewnić bezpieczny byt. Patrząc na skład Stali, jest to młoda drużyna, średnia wieku nieco ponad 23 lata. U nas jesteś ty, jest Damian Chmiel, jest Dawid Czufryn. Myślisz, że to doświadczenie miało znaczenie odnośnie końcowego wyniku? Ja powiem tak, myślę, że wiek nie gra, tylko forma, jaką człowiek prezentuje, bo jestem daleki od tego, żeby, nie wiem, patrzeć, czy ktoś jest młody, czy stary, a ktoś jest lepszy, tutaj ma grać. Dzięki, powodzenia.